Amadeusz Ferrari, dzień dobry Amadeusz. Cześć. Powiem tak, myślałem, że z tej walki już nie da nic wykrzesać, że nie da się osiągnąć jakiegoś poziomu dymów, ale nie masz przeczucia, że przegięliście? Wiesz co, nie, ale ogólnie on mi nie dawał dość do głosu, jego taktyką na dzisiaj było mnie przegadać, kurwa, nie? Ty zmęczony dwoma występami wczoraj swoich zawodników i dzisiaj po prostu trafił cię na słabszym momencie. Nie, no bo wczoraj after do 10 rano było, kurczę, 10 rano jeszcze zjadłem śniadanie i dopiero poszedłem spać, krótko spałem, no i skutki uboczne picia alkoholu, ogólnie nie imprezuję już, ale no wczoraj siedziałem z 2 godziny, wszyscy pili, aż po w 2 godzinach ja wymiękłem, no i się napiłem. Chciałem mało, ale to jak już się wypije 2-3 drinki, to już idzie z górki. Chciałem powiedzieć, że o 10 to normalnie, gdzieś tam ludzie zawsze jadają te śniadania, a czasami nawet wcześniej. No, ale chodzi mi, że poszedłem dopiero wtedy spać. Słuchaj, co powiesz o tych dymach, tak na poważnie już mówiąc, bo tato się zaangażował, widziałem, że ma chyba czoło trochę poocierane po tym całym starciu. Tak naprawdę to rozgrzaliście tak emocje, że tato nie wytrzymał, a zazwyczaj, jak widziałem go i obserwowałem, był spokojnym człowiekiem. Nie no, nigdy nie chciał udzielić żadnego wywiadu, nie pcha się przed kamery, wiesz, ale no... Co myślisz, że co spowodowało ten tekst, który rzucił Polak właśnie... No wiemy, o którym tekście jest mowa. Co, no jakby wie, że jest no limit, więc jak już mu wszystko jedno, próbuje mi zniszczyć życie, pomówić mnie, ale to mu się nie uda i tyle. Powiedz mi, on dzisiaj wyszedł z tym napisem 60 i tak dalej, 160 chyba, to jest taki napis, co to w ogóle miało... Miało to cię zdenerwować, miało cię to poniżyć? Chciał mi przypisać tę łatkę po prostu, tak jak do Aleksia, łatkę tam pedofila i ciężko ją ściągnąć, tak on próbował tą łatkę mi przylepić. Interesujesz się branżą filmową? Filmową? Tak. Filmy jakieś na przykład, są takie filmy, kiedyś świetny film oglądałem, Chinatown, nie wiem czy znasz taki tytuł. Kurczę, nie wiem akurat. Taki reżyser był chyba Roman Polański. Tak, no znam. Chinatown. No znam. Skąd ty to wytrzasnąłeś w ogóle? Co ten z tym Polańskim? O tym Polańskim. A bo kurczę, wiesz co, no bo to on mówi, że ci ludzie wyciągnęli noże, dostrali się do dziewczyny młodej, do 14-latki, o ile się nie mylę, i co? I ja stanę w jej obronie, i no i co? A faktycznie takie ciężkie sprawy były, o których wspominałeś dzisiaj, czy po prostu, że to byli ludzie gdzieś podejrzani o gwałty, o tego typu historie? No i na pewno jedna osoba, tak, nie? No i co? No jej brat, jego brat, później zgwałcili tam w 5 jedną dziewczynę, nie? Rok temu akurat, więc to jest takie, kurwa, mega, mega szemrane towarzystwo, nie są żadne dobre chłopaki, nie? Tylko jakieś płunki po prostu, nie? Ile ty wtedy miałeś lat? Ja wtedy byłem w gimnazjum po prostu, to było ponad 10 lat temu, to nie wiem. I dalej się to gdzieś wyciągają ci ludzie, że powiedziałeś, że... Ja wiem, czy tak wyciągają. A dzisiaj zostało to wyciągnięte. Ja już... Wolę to wyjaśnić raz na zawsze, zakończyć. Współpracowałem z trenerem, który grypsował, siedział ponad 10 lat i tak dalej, i on to przeczytał i tak dalej, i inni to... Ćwiczyłem w dobrych klubach, których sobie... Wiadomo, że doszło info, sobie zerknęli, czysty. I tyle, no jestem, no przecież mi nie łażą, nie gadają, że rozjebał się z tym. Dlaczego? No bo ludzie mają własny umysł, no. Tyle. Ten świat freaków, świat sportu walki, nie masz wrażenia, że troszeczkę jest taki podzielony na to środowisko, powiedziałbym, gitów, nie gitów, albo takich? No na pewno, ale wiesz, to jest co innego jak jakieś tam od... Bo tu były jakieś tam afery, o ten potwierdził kogoś, ten coś tam, tylko że to nie żadna gangsterka, ja się w nic nie bawiłem, nie złapali mnie z towarem, ja na kumpli sypnąłem czy coś takiego, no to nie wiem, to... Czyli rozumiem, że zabrałeś głos w sprawie społecznie słusznej, o tak bym to delikatnie ujął, jak zawsze to gdzieś tam jest ujmowane w papierach. No z pewnością tak. Słuchaj, scenariusz na pojedynek to jest taki, że eksplozja nerwów, która pomiędzy wami gdzieś nastąpi, położy się cieniem na tym pojedynku? Nie wiem. Cały chodzisz, cały jesteś jeszcze w emocjach, ja to widzę w tej chwili, bo znam cię. Zmęczony, po prostu mam kacę, wiesz, tak bardzo zmęczony jestem, bardzo, no. Kurczę, miałem coś takiego dzisiaj, miałem mega wyrzuty sumienia, że ja pierdzielę dzisiaj konferencja, a ja taki zajechany, nie?
No i Polak cię trafił na słabości trochę, bo jednak głosowo nie udźwignąłeś tego w pewnym momencie. Ten głos zaczął ci odmawiać posłuszeństwa. Nie boisz się, że o jedną imprezę za daleko zajedziesz i przed pojedynkiem coś takiego się wydarzy? Ja nie będę imprezował. No. Wczoraj była wyjątkowa okazja, po prostu na walce Julki mega mi zależało. Wypadła. Cieszyłem się z tego, jak wypadła, więc no, pozwoliłem sobie, trudno. Ale nie będę imprezował, ja już ogólnie nie imprezuję. Polak sugerował, że to była stypa. Że to aż ta walka? Nie, że stypa, że ta impreza to bardziej stypa. Może nie sugerował, ale gdzieś tam w kontekście dwójka zawodników, z którymi współpracujesz, przegrała i byłeś w narożniku. Czy ja wiem, czy ja współpracowałem tylko z Julką bardziej, z Adrianem, to ileś tam treningów zrobiłem i tyle, nie? No, no chciał, żebym stanął w narożniku, wiedziałem, że nie jest faworytem, wiedziałem, że prawdopodobnie przegra, bo miałem tego świadomość, ale... Nie opuszczasz swoich żołnierzy. Byłem tym, który go podtrzymywał na duchu, że jedziemy. Ktoś rzucił, usłyszałem z trybun tutaj dzisiaj, ty powiedziałeś, nie opuszczam swoich żołnierzy, a ktoś powiedział, o właśnie, generał Ferrari. Nie, no, na co mam, wiesz, wyprzeć? Nie wiem, no wiadomo, jak mógłbym być świadomy tego, że przegram, więc nie chcieć stanąć, tak? Wiedziałem, że mi to przypiszą, szczerze mówiąc, wiedziałem, że będą się mnie czepiać, jeśli... Zaryzykowałeś? Nie, że zaryzykowałem, po prostu, może tak to nazwę, poświęciłem swoje dobre imię. Mateusz, jak będzie wyglądał najbliższy miesiąc, czyli ten miesiąc tak naprawdę do walki? No może ciut jeszcze zostało ponad miesiąc, ale jak będzie on wyglądał w twoim wykonaniu? Zero imprez, zero tego typu historii jak dzisiaj, zmęczenia i rano jesteś zawsze na treningu? No nie, na pewno nie będę imprezował. Tak, będę trenował, no. No to jest już sprawa teraz honorowa tak naprawdę, to już pomijając... Zawsze była walka z tą sprawą honorową. Tak, ale nie takich dymów jak dzisiaj po dzisiejszej konferencji na natłoku emocji chyba nie było. Nie wiem, może i nie. Tato się nie mieszał do tej pory, więc przyznasz, no nie. Że jednak powiedziałbym szczebelek wyżej to wszystko poszło. Mhm. Tak? Nie wiem, chłymu w serce umrze. Za to, nie no, chyba aż tak źle nie będzie. Zobaczymy. Ja życzę do wam dobrej walki i żeby to się dobrze skończyło. Sorry, że ten, ale zmęczony jestem, naprawdę jestem taki zmęczony. Muszę dzisiaj się przespać po prostu i najeść. Zdecydowanie, ale śniadanie już jadłeś, jak słyszałem. Wiesz co, no, troszeczkę tylko zjadłem tego, nie? Bo też tak niechętnie wchodziło dzisiaj. Amadeusz, dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki. Wszystkiego dobrego, odpocznij. Dobra, hej.